wyszliśmy już i idziemy teraz do Złotych Tarasów. Właśnie wyszłam ze spotkania i idziemy teraz na Nowy Świat do Media Craftu nagrywać jakieś filmy i takie tam inne ciekawe rzeczy. I później pójdziemy może na jakieś zakupy, ale zobaczymy, czy coś z tego wyjdzie. Przygotowania. Oj, coś się wyłączyło. Jestem ja w dziwnej pozycji. A co ty chcesz ustawić? No sobie wszystkie na wymierzę. Okej, okej, to wymierzaj, to wymierzaj. Nagrywamy. Już nagrałyśmy. O, już ktoś przyszedł. Teraz nas będą wyginać, mamy 10 minut. O rany. Dobra, poczekają, się śpię. Dzisiaj nie poszłyśmy do szkoły, znaczy ja, no ty na studia, także... Nie, idę jutro. O, ja też idę jutro. Do 20 będę tam siedziała. Uhuhu. Nocne studiowanie. Tak, i przygotowujemy się do kolejnego challenge'u. Widzę, że będzie profesjonalnie. Muszę sobie ostrość złapać. W domu stawiam kwiatek zazwyczaj. Będziemy fajne, ciekawe rzeczy robić z tego, co tutaj widzę. Mikołaje będziemy robić. Tak, gierladę mikołajową. Moja artystyczna dusza w końcu się ujawni. Tak. Miałam wziąć jeszcze renifery modelinowe, ale odpuściłam. Co? I chyba dobrze. Oj nie, to ja coś czuję, że ten filmik to w moim wykonaniu to będzie coś wspaniałego. Hejka, ja właśnie wyszłam z siedziby Media Craftu. Byłam na lunchu z Ryanem, czyli szefem Media Craft. I było bardzo miło, tylko wiecie co? To działa na takiej zasadzie, ojejcie jak to głośno, że Ryan jest Amerykaninem i on mówi, wiecie, płynnie po angielsku. No a mój angielski to jest taki, wiecie, że no nie do końca da się ze mną porozumieć, więc ja coś tam mówiłam po polsku, po angielsku. I teraz ja mam 1,5 godziny wolnego, więc pójdę na jakieś zakupy. Muszę sobie tą torebkę kupić, jak wam powiedziałam, bo widzę, że tam za mną jakieś wycieczki chodzą. I nie wiem, pochodzę sobie po Nowym Świecie. A później jest Wigilia w Media Crafcie, także będę miała co wam pokazywać. A to do celów, do hobby tutaj. A hobby? Tak. Ale Nowy Świat jest piękny. Tak, no zgodzę się z panią, więc mam tutaj co fotografować. Także no. Pójdę, jakieś zdjęcia od panowie. Życzę powodzenia. A dziękuję, dziękuję ja bardzo. Nie. Ola? Aleksandra. Tak. A wiesz, jak ja mam na imię? No nie wiem. A jak ja wieczę królowa polskie na imię? Jadwiga, tak? Piątka. O. A wiesz dlaczego? Bo 50% mówi Bona, bo historii nie znają. Dobrze, to miło było mi panią poznać. Dobrze, że ksiądz. O, nawzajem. Nawzajem. Jest ładną dziewczyną. Dziękuję. A jest tak. To dobrze. Też się cieszę, także o. Miło było panią poznać. Nie lubię. Właśnie słyszeliście moją ciekawą rozmowę z panią, której nie znam, ale nie no, to było ciekawe doświadczenie. I teraz idę szukać H&M-u, bo on tutaj gdzieś jest, tylko szczerze wam powiem, że ja nie wiem, czy ja idę w dobrą stronę. I tak czuję coś na mojej twarzy, że zaczyna padać. Także będę musiała szybko znaleźć H&M, bo jak się rozpada, to zmoknę, bo nie mam parasolki. Hej, ja właśnie siedzę w Costa Cafe, bo zostałam sama. Mój tata mnie zostawił i no i zostałam sama, ale poszłam na zakupy i kupiłam torebkę, także jest plus wyjazdu i piję sok świeżo wyciskany, bo strasznie chce mi się pić i za pół godziny idę na Wigilię. Miło mi się spędza dzień dzisiaj, tylko czas strasznie szybko leci i tak jak wam wcześniej wspominałam, spotkałam się z Ryanem i tak powiem wam, że no nie wiem, bo ja tak zawsze dziwnie się czuję na takich oficjalnych spotkaniach, tak to mogę nazwać, ale Ryan jest wspaniałym człowiekiem, tak
tak strasznie na luzie to wszystko szło. I ten nawet mój angielski, który wiecie, jest taki średniawy, to jakoś tam się dogadaliśmy po polsku i po angielsku. Także jestem bardzo zadowolona. I wielka szkoda, że mam tak daleko do Wawy, bo tu się tyle dzieje, że z chęcią bym tutaj zamieszkała i miała do tego wszystkiego tak blisko i mogłabym w tym wszystkim częściej uczestniczyć. Ale cóż, no, żyję tam, gdzie żyję, mieszkam tam, gdzie mieszkam i jak na razie nie jestem w stanie tego zmienić. I na razie się z wami żegnam. Dokończę soczek i idę. To są właśnie tłumy na Wigilii i... O, nikt nie macha, to ty możesz pomachać. Chcesz się ujawnić, kolego? Tak, ja się ujawniam. Coming out robię. Tutaj nagram snap, że już jest zabawa. A, wiem, melarz naszego życia, naprawdę. Jak ja zrobię, będę tak na was nie, to tak... Okej, tak, meksykańska fala. Możemy znowu śpiewać kolędy. O, właśnie. Ładna choineczka. O, tam jedzonka... O! Przychodzą kolędownicy. Przybierzeli do Betlejem pasterze. U mnie zawsze w Loperfach jest jakiś śpiew. Zawsze jest jakieś Rudolph the Red-Nosed Reindeer. Albo jakieś inne. Właśnie, to jest atrakcja dzisiejszego wieczoru. Hello, hello, witamy tutaj. Machać. A oczywiście, proszę bardzo. Muszę zmienić głos od razu. Dobrze. Dobra, gotowi? Od razu może zabrać głowę. Strzelaj, to może trafić. Jak trafisz, to się wypromuje. Cześć. Długa była ta wypowiedź, ale dziękujemy. Widać, że jesteś skromny. Ja wiem, jestem bardzo skromny. YouTuberem oczywiście. Skromni ludzie. Tak. Też się mogę zareklamować. Dajecie. Cześć. Jestem Mikołaj. Mam 18 lat i prowadzę kanał Script Studio. Zapraszam was serdecznie, jak nie chcecie tej głupoty youtuberskiej. Proszę. Ja jestem już na dworcu. Niestety, bo muszę dzisiaj wracać do domu, gdyż jutro szkoła i czekamy na nasz pociąg, który przyjedzie chyba jakoś za 20 minut. Mamy nadzieję, że przyjedzie, bo jak nie, to mamy mały problem. Ale ogólnie powiem wam, że mega mi się dzisiaj podobało. Aczkolwiek wiadomo, jest to trochę męczące takie jechanie rano i wracanie wieczorem do miasta. Ale jednak, wiecie, ja lubię przygody. Także było mega fajnie, na Wigilii poznałam dużo, dużo spoko osób. Więc no, mam nadzieję, że takie przyjęcia i eventy, nie lubię tego słowa, no ale powiedzmy, że będą się jeszcze powtarzać. Przyjechało chyba Dolino czy coś w tym stylu. Także ja chyba już będę dla was kończyć tego daily vloga, ponieważ później jadę w pociągu i wiecie, wsiądę koło kogoś, kogo nie znam, a wiem, że tak będzie, ponieważ nie mam miejsca koło mojego taty, no i takie nagrywanie to się chyba nie sprawdza. Także dzięki za oglądanie, mam nadzieję, że ten vlogmas się wam spodobał, że był chociaż trochę ciekawy. Łapki w górę, subskrybujcie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Do zobaczenia i cześć!